Mario wraz z jadącym u jego boku Ezien doprowadził swe zbrojne siły w miejsce, z którego widać było Sangi Mignano. Był środek wiosennej nocy roku pańskiego 1477. Zanosiło się na bezwzględną konfrontację. — Powiedz mi raz jeszcze, cóż wpłynęło na zmianę twojej decyzji? — zapytał Mario, wciąż radując się z faktu, że Ezio się rozmyślił. Wuju, chyba po prostu lubisz, jak to powtarzam. A nawet jeśli, to co? Tak czy owak, dobrze wiedziałem, że powrót do zdrowia Marii zajmie jeszcze dobrą chwilę. Poza tym, siostra i matka są tam zupełnie bezpieczne, z czego chyba zdajesz sobie sprawę. Ezio ją się. Tak jak ci już mówiłem, wuju, chciałem wziąć odpowiedź za swoje czyny, a Wieri, to też już ci mówiłem, nęka cię właśnie z mojego powodu. A ty... Co też już ci mówiłem, masz całkiem zdrowe poczucie własnej wartości, bo prawda jest taka, że wiery nęka nas dlatego, że on jest templariuszem, a my asasynami. Mówiąc to, Mario badawczym wzrokiem omiatał wysokie, wzniesione bardzo blisko siebie wieże Sangi Mignano. Te prostopadłościenne konstrukcje wydawały się zahaczać o niebo, a Ezio uległ dziwnemu wrażeniu, jakby skończył znał ten widok. Może zobaczył go we śnie albo w innym życiu, bo nie przypominał sobie, by kiedykolwiek to był. Na szczytach wież płonęły pochodnie, a jeszcze większa ich liczba oświetlała zwieńczenie murów obronnych miasta i prowadzące do niego bramy. Dobrze się tu ulokował, powiedział Mario, a sądząc po liczbie pochodni pewnie się nas spodziewa. Szkoda, choć wcale mnie to nie dziwi. Ma przecież swoich szpiegów, tak jak ja, przerwał na chwilę. Na szańcach widzę łuczników, a i bramy są mocno strzeżone. Nie przerywał lustrowania miasta. Ale wygląda na to, że nie miał wystarczająco dużo ludzi, by dostatecznie obsadzić każdą z bram. Ta południa wydaje się najsłabiej broniona. To pewnie stamtąd najmniej spodziewa się ataku Tam więc uderzymy. Podniósł rękę i nacisnął nogą bok swojego konia. Jego żołnierze podążyli za nim. — Oto co zrobimy — powiedział energicznie Mario. — Moi ludzie zajmą straż przy bramie, a ty wdrapisz się na mur i otworzysz ją od środka. Musimy działać cicho i błyskawicznie. Odpiął bandolier z nożami do rzucania i wręczył Ezjowi. — Weź to i pozbądź się łuczników. Gdy byli już wystarczająco blisko, zsiedli z koni, Mario poprowadził grupę swoich najlepszych żołnierzy w kierunku strażników rozstawionych przy południowym wejściu do miasta. Ezio odłączył się od nich i przebiegł ostatnie sto kroków, ukrywając się w zaroślach i krzakach, aż znalazł się u stóp muru. Miał naciągnięty kaptur. W świetle pochodni płonących u bramy zauważył, że rzucany przez niego cień dziwnie przypomina głowę orła. Spojrzał ku górze. Mur piął się zupełnie pionowo na wysokości jakichś pięćdziesięciu stóp, może wyżej. Nie mógł dojrzeć, czy ktoś jest na obwarowaniach. Przewiesiwszy starannie bandolier przez ramię, zaczął się wspinać. Było ciężko, gdyż kamień, z którego wzniesiono mur, był gładko ciosany i nie dawał zbyt wielu możliwości podparcia stóp. Na szczęście otwory strzelnicze w pobliżu zwieńczenia pozwoliły mu zyskać stabilną pozycję. Z wielką ostrożnością wyjrzał z krawędzi obwarowania. Po jego lewej stronie na szańcu stali odwróceni do niego plecami dwaj łucznicy, opierając się o mur i trzymając napięte łuki. Zauważyli, że Mario atakuje i celowali w dół, w kondotiery asasynów. Ezio nie wahał się ani chwili, albo zginą oni, albo jego przyjaciele. Teraz dopiero docenił swoje nowe umiejętności na wpojenie, których tak bardzo naciskał wuj. Szybko usiłując skupić umysł i oko w półmroku, rozświetlanym migoczącym blaskiem pochodni, wyciągnął dwa noże i rzucił je, jeden po drugim, z iście śmiertelną precyzją. Pierwszy z noży dosięgnął karku jednego z łutników. Jego śmierć była natychmiastowa. Mężczyzna przeleciał przez blanki, nie wydobywszy z siebie nawet szeptu. Kolejny nóż przekł powietrze i trafił nieco niżej, w plecy drugiego łucznika z taką siłą, że ten z głuchym okrzykiem przechylił się do przodu i runął przez mury z wrościągającą się za nimi ciemność. Poniżej, tam, gdzie kończyły się wąskie kamienne schody, znajdowała się brama. Teraz również Jezus z zadowoleniem przyjął fakt, że siły Wieriego nie były wystarczająco liczne, by strzec miasta z pełną skutecznością po wewnętrznej stronie bramy nie było ani jednego żołnierza rzucił się schodami w dół przeskakując po trzy naraz wydawało się że prawie z nich sfruwa wkrótce potem odszukał dźwignię zwalniającą ciężkie żelazne zasuwy które reglowały masywne wysokie na dziesięć stóp dębowe wrota pociągnął za nią musiał to zrobić z całych sił Dźwignia z pewnością nie była obliczona na możliwość jednego człowieka, ale w końcu zadanie zostało wykonane. Potem zaczął ciągnąć za jeden z ciężkich pierścieni, zamocowanych w skrzydłach bramy na wysokości ramienia. Skrzydła poddały się i zaczęły powoli otwierać. Ukazując Maria i jego ludzi kończących swe krwawe zadanie. Dwóch asasynów leżało martwych, ale Mario odesłał do stwórcy aż dwudziestu żołnierzy wierego. – Dobra robota, Ezio! – krzyknął szeptem Mario. Jak dotąd nie podniesiono alarmu, ale było jasne, że to już tylko kwestia czasu. Mario odwrócił się do jednego ze swoich dowódców i rzekł – wróć i przeprowadź ze sobą główne siły. Potem poprowadził swoją grupę przez opustoszałe ulice miasta. Wieri musiał wprowadzić zakaz opuszczania domu wieczorną porą, bo nie było tam żywej duszy. W pewnej chwili o mały włos nie doszło do konfrontacji z patrolem żołnierzy Pazich. Mario i jego ludzie skowali się w mroku. Pozwolili patrolowi przejść, a potem zaatakowali go od tyłu, zabijając strażników z chłodną precyzją. – Co teraz? – zapytał wuja Ezio. Musimy odszukać tutejszego dowódcę straży. Ma Roberto. Będzie wiedział, gdzie jest Wieri. Mario zdradzał znaki większego niezwykle zdenerwowania. Tracimy za dużo czasu. Lepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Znam Roberta. O tej porze będzie pił w swojej ulubionej tawernie albo odsypiał swoje pijaństwo w Cytadeli. Ty weź na siebie cytadele. Zabierz Orazja i tuzin ludzi. Spojrzał na rozjaśniające się już niebo, a do płuc wciągnął powietrze, w którym czuć było ożywiający chłód budzącego się dnia. — Meldujemy się o pierwszym pianiu przed katedrą i pamiętaj, jesteś teraz dowódcą tej bandy łobuzów. Mario uśmiechnął się z sympatią do swoich ludzi. Zabrał z sobą posiłki i zniknął w mroku ulicy prowadzącej w górę. Forteca znajduje się w południowo-zachodniej części miasta, panie, powiedział Orazio. Uśmiechnął się. Pozostali również. Ezio wyczuł, że ściera się w nich posłuszeństwo wobec Maria z obawami, że ich los spoczął w rękach tak niedoświadczonego dowódcy. A więc ruszajmy, odezwał się zdecydowanym głosem Ezio. Za mną! Cytadela rozciągała się wzdłuż jednego z boków głównego placu nieopodal katedry, prawie na szczycie małego wzgórza, na którym wzniesiono miasto. Ezio z ludźmi dotarli tam bez przeszkód. Spostrzegł jednak, że przy wejściu do Cytadeli, Pazzi rozstawił strażę. Gestem dłoni nakazał swoim ludziom pozostać z tyłu, a sam zaczął zbliżać się do strażników, przemykając mu cicho jak lis. Aż znalazł się w odległości, z której mógł usłyszeć rozmowę, prowadzoną przez dwóch spośród nich. Jasno z niej wynikało, że nie w smak im przywództwo wieriego. Z ich ust lał się potok złorzeczeń. Powiadam ci, Tebaldo, mówił jeden z nich. Nie podoba mi się tę szczeniak wieri. Nie sądzę, by potrafił wcelować własnym moczem do wiadra, a co dopiero obronić miasto przed nacierającą siłą. Jeśli zaś chodzi o kapitana Roberta, to pije tak dużo, że zaczyna powoli przypominać butelkę Hant i odzianą w mundur. Za dużo gadasz, Zohan, przestrzegł go Tebaldo. Pamiętaj, co było z Bernardem, gdy ośmielił się mu postawić. Zohan opanował się nieco i z powagą pokiwał głową. Masz rac. Podobno Wiery kazał go ślepić. Ezio zadowolony wrócił do swoich ludzi. Wojsko upadło morale, nawet jeśli mobilizuje je silny strach przed dowódcą, rzadko bywa skuteczne. Nie miał jednak pewności, czy wiery nie dowodzi przy tym silna, lojalna grupa zwolenników rodziny Pazich. Teraz jednak musiał się skupić na powierzonym mu zadaniu. Przedostaniu się do Cytadeli. Ezio uważnie zlustrował plac, Poza nielicznymi strażnikami Paziego jego przy bramie był ciemny i pusty. Orazio? Tak, panie. Mógłbyś zająć się tymi ludźmi i ich zlikwidować, tylko szybko i przelestnie. Ja tymczasem wdrapię się na dach i sprawdzę, czy rozstawili straże również na dziedzińcu. Po to tu jesteśmy, panie. Zostawiwszy strażników Orazjowi i jego żołnierzom, Ezio upewnił się, czy w bandolierze ma wystarczającą liczbę noży do rzucania. Po czym wbiegł w boczną uliczkę w pobliżu cytadeli, wspiął się na sąsiadujący z nią budynek i stamtąd przeskoczył na jej dach, okalający wewnętrzny dziedziniec. Dziękował Bogu za to, że Wiery najwyraźniej nie pomyślał o rozstawieniu swoich ludzi na wieżach, które w wielkiej liczbie górowały nad miastem i stwarzały dogodne punkty obserwacyjne dając ogląd na wszystko co działo się niżej wiedział też że przejęcie kontroli nad wieżami będzie pierwszym celem dowodzonego przez Maria głównego oddziału z dachu cytadeli dostrzegł że jej dziedziniec jest opuszczony zeskoczył więc na jego kolumnadę a z niej na ziemię Teraz otwarcie bram Cytadeli i rozstawienie swoich ludzi, którzy przeciągnęli martwe ciała strażników Paziego pod kolumnadę, stało się proste. By nie przyciągać uwagi z zewnątrz, oddział Ezja zamknął za sobą bramy. Cytadela sprawiała wrażenie opuszczonej, jednak chwilę po wejściu oddziału Ezja do środka, z placu po drugiej stronie bramy dało się słyszeć jakieś głosy. Pojawiła się kolejna grupa ludzi Wierego. Otworzyli bramę i weszli na dziedziniec, podpierając ramionami najgrubszego z nich, który był wyraźnie pijany. Gdzie u Licha ulotniła się straż pod bramy? Zapytał. Tylko mi nie mówcie, że Wiery odwołał mój rozkaz i wysłał ich na jeden z tych swoich cholernych patroli. Ser Roberto, próbował udobruchać go jeden z podtrzymujących. Czy przypadkiem nie pora na odpoczynek? w skąd? W końcu przeszedłem całą powrotną drogę, czy nie? A noc jeszcze młoda. Mężczyznom udało się posadzić swojego dowódcę na brzegu, znajdujący się na środku dziedzińca fontanny. Sami zaś zgromadzili się wokół, niepewni co mają robić dalej. Ktoś mógłby pomyśleć, że nie jestem, żeby powiedział Roberto, użalając się nad sobą. To nonsens, panie, odrzekł mężczyzna, stojący najbliżej. Wier i tak myśli, ciągnął rozżalony Roberto. Powinniście usłyszeć, jak się do mnie odnosi, przerwał, rozejrzał się wokół, usiłując się skupić, po czym żewnym tonem dodał co tylko kwestia czasu. Zostanę odwołany albo jeszcze gorzej. Znowu przerwał i sapiąc zapytał. Gdzie się podziała ta cholerna butelka? Dałaś mi ją tutaj. Podciągnął głęboki łyk, spojrzał na nią badawczo, by upewnić się, że jest pusta, po czym odrzucił ją daleko od siebie. To wina Maria. Nie mogłem dać wiary temu, co przekazali nam nasi śpiedzy, że przygarnął swojego bratanka. I to po tym, jak uratował szczegiaka z rąk samego Wierygo. Teraz z wściekłości odebrał rozum, a ja muszę występować przeciw swojemu kampanią. O O tu dziedzinie z otępiałym wzrokiem. Stary dobry, Mario. Kiedyś byliśmy towarzyszami broni. Wiedzieliście o tym? Odmówił jednak przejścia na stronę Pazji wraz ze mną, mimo że miałby większe pieniądze, lepsze kwatery, lepszą broń. Wszystko. Szkoda, że go tu nie ma. Powiedziałbym mu, co... Wybacz, panie, przerwał Muezio, wychodząc z mroku. Co? Kim jesteś? krzyknął Roberto. Pozwól, panie, że się przedstawię. Jestem bratankiem Maria. Fo? ryknął Roberto, usiłując zerwać się na nogi i próbując bez powodzenia dobyć miecza. Łapać pi tego szczeniaka. Sam nachylił się ku Ezjowi, a ten poczuł od niego kwaśny zapach wina oraz cebuli. Wiesz co, Ezjo? uśmiechnął się. Powinien być ci wdzięczny. Teraz gdy już się mam miał takiej rzeczy, której nie dałby mi wiery. Może przeniesie mnie w stan spoczynku i zafunduje Willę na wybrzeżu niedziel skóry na niedźwiedziu kapitano odrzekł ezio roberto odwrócił się i zobaczył to co jego ludzie ujrzeli już wcześniej byli otoczeni przez najemników asasynów uzbrojonych po zęby eh powiedział roberto siadając ciężko na brzegu fontanny najwyraźniej usła z niego cała wola walki gdy strażnicy Paziego zostali już zakłóci w kajdany i wtrąceni do lochów Cytadeli, Roberto, zaopatrzony w nową butelkę wina, zasiadł z Eziem za stołem w komnacie przy dziedzińcu i zaczęli rozmawiać. W końcu Roberto uległ perswazjom Ezja. Chcesz wierygo? No to powiem ci, gdzie jest. Z Zeną i tak już koniec. Udaj się do pałacu Delfina przy placu koło Północnej Bramy. To odbywa się spotkanie. Z kim wiery się spotyka, czy wiesz? Roberto wzruszył ramionami. Wydaje mi się, że ze swoimi ludźmi z Florencji. Mieli przyprowadzić posiłki. Przerwał im orazio. Wyglądał nie tego. Ezio, szybko, biją się przy katedrze. Dobrze, chodźmy. Co z nim? Ezio spojrzał na Roberta. Zostawcie go. W końcu opowiedział się po właściwej stronie. Jak tylko wyszli na plac... Ezio usłyszał odgłosy walki, dobiegające sprzed katedry. Gdy się zbliżył, zobaczył ludzi wuja, odwróconych do niego plecami, zmuszonych do odwrotu przez liczną grupę żołnierzy Paziego. Korzystając z noży, utorował sobie drogę do wuja, stanął u jego boku i przekazał, czego się dowiedział. — Roberto dobrze zrobił — powiedział Mario, nie wypadając z rytmu walki. — Zawsze żałowałem, że przeszedł na stronę Pazich, ale tym razem spisał się na medal. — Idź! Wywiedz się, co knuje Wieri. Co z tobą, wuju, dasz sobie radę? Mario zasępił się na krótko. Jeszcze przez chwilę? Pewnie tak. Nasze główne siły powinny już zabezpieczyć większość wiersz, niedługo do nas dołączą. Spiesz się, Ezio, nie pozwól, by Wiery się nam wymknął. Pałac znajdował się w najbardziej wysuniętym na północ punkcie miasta, z dala od miejsca, w którym toczyła się walka. Mimo to sporo tu było żołnierzy Paziego najprawdopodobniej posiłków, o których wspomniał Roberto. Ezio musiał więc starannie obierać drogę, by się na nie nie natknąć. Przybył w samą porę. Spotkanie najwyraźniej dobiegało końca. Dojrzał grupę czterech mężczyzn, odzianych w szaty, zmierzających w kierunku przywiązanych koni. Rozpoznał Jacoba Paziego, jego bratanka, Francesca Wieriego i tu wydał z siebie stłumiony okrzyk zdziwienia wysokiego Hiszpana, obecnego przy egzekucji. Ale jeszcze bardziej zaskoczyło go to, że na jego pelerynie na ramieniu widniał kardynalski herb. Mężczyźni zatrzymali się przy koniach, a zjawił udało się niepostrzeżenie schować za pobliskim drzewem, skąd chciał usłyszeć choćby jakiś strzęp ich rozmowy. Musiał wytężać słuch, bo docierały do niego tylko urywki słów. Lecz nawet to, co udało mu się podsłuchać, było wystarczająco intrygujące. A więc postanowione, mówił Hiszpan. Wieri, zostaniesz tutaj, by odbudować naszą pozycję tak szybko, jak to tylko możliwe. Francesco zorganizuje nasze siły we Florencji, by były gotowe, gdy nadejdzie czas uderzenia. A ty, Jakopo, musisz być przygotowany na uspokojenie motłochu, kiedy już przejmiemy kontrolę. Nie przyspieszajcie rzeczy bardziej niż trzeba. Im staranniej zaplanujemy nasze działania, tym większa będzie szansa na sukces. Ser Rodrigo, jedno małe ale, wtrącił wiery. Co mam zrobić z tym ubriacone Mario? Pozbądź się go. Nie może dowiedzieć się o naszych zamiarach. Człowiek, którego zwali Rodrigo, dosiadł u konia, Ezio przez chwilę bardzo wyraźnie ujrzał jego twarz, jego zimne oczy, jego orli nos i ocenił go na jakieś czterdzieści kilka lat. — Zawsze stwarzał problemy — waknął Francesco. — Zupełnie jak ten bastardo jego brat. — Nie martw się, padre — rzekł Wiery. Już wkrótce pomogę im zjednoczyć się ponownie na tamtym świecie. — Jedźmy już — rzekł Rodrigo. — Zbyt długo tu zabawiliśmy. Jakopo i Francesco dosiedli swoich wierzchowców i skierowali się do północnej bramy, którą otwierała już straż Pazich. Niech ojciec zrozumienia prowadzi nas wszystkich. Pożegnali się. Wyjechali, a bramy zamknęły się za nimi. Ezio zastanawiał się, czy nie nadarzy się właśnie dobra okazja, by raz na zawsze pozbyć się Wieriego, Ale doszedł do wniosku, że jest zbyt dobrze strzeżony. Poza tym... Być może lepiej byłoby go wziąć żywcem i zadać mu kilka pytań. Zanotował sobie jednak w pamięci, by imiona mężczyzn, których podsłuchał, dopisać do listy wrogów swojego ojca. Wszyscy oni brali udział w spisku, który najwyraźniej wkraczał w coraz bardziej zaawansowane stadium. Jego myśli przerwało nagłe pojawienie się kolejnego patrolu żołnierzy Paziego, którego dowódca podbiegł szybko do Wierego. O co chodzi? waknął Wieri. Komandante! Przynoszę złe wieści! Ludzie Maria Auditory przebili się przez naszych ostatnich brobrońców. Wieri uśmiechnął się szyderczo. To on tak uważa, spójrzcie, wskazał ręką na zgrupowane wokół siebie oddziały. Z Florencji przybyło jeszcze więcej naszych. Wykurzymy go z San Gimigano, zanim wstanie dzień, jak szkodnika, którym zresztą jest. Podniesionym głosem zwrócił się do żołnierzy. — Naprzód! Na spotkanie z wrogiem! — krzyknął. — rozgnieść te gnidy! Psturze gromkich wojennych okrzyków, ludzie Paziego ustawili się w szyku za swoimi dowódcami i wyruszyli spod północnej bramy przez miasto na spotkanie z Kondotieri. Ezio miał nadzieję, że wuj nie da się im zaskoczyć, gdyż teraz ich przewaga liczebna była naprawdę przytłaczająca. Wieri pozostał jednak z tyłu, a gdy został już sam ze swoją osobistą eskortą, zaczął zdążać do bezpiecznych murów swojego pałacu. Bez wątpienia miał tam do załatwienia coś, co wiązało się z niedawno zakończonym spotkaniem. A może wracał, by przywdziać zbroję i rzucić się w wir walki? Tak czy owak, wstawało już słońce. Teraz albo nigdy, pomyślał Ezio i wyszedł z ciemności, ściągając kaptur z głowy. Dzień dobry, messer Pazzi, rzekł. Cóż za pracowita noc, nieprawdaż? Wierio odwrócił się w jego stronę. Przez krótką chwilę na jego twarzy malowała się mieszanina zaskoczenia i przerażenia. Szybko jednak zapanował nad sobą i z wściekłością wycedził przez zęby. Mogłem się domyślać, że znowu wejdziesz mi w drogę. Pojedna się z bogiem Ezio. Mam na głowie ważniejsze sprawy niż zajmowanie się tobą. Wszak jesteś zaledwie małym pionkiem, który za chwilę zostanie zdmuchnięty ze sceny. Przyboczna straż wierego ryszyła na Ezja, lecz ten był na to przygotowany. Pierwszego ze strażników zwalił z nóg ostatnim ze swoich noży, którego niewielkie ostrze przecięło powietrze z diabolicznym, złowrogiem świstem. Potem wyciągnął miecz i sztylet i rzucił się na pozostałych. Ciął i wymierzał pchnięcia tak, jakby zawładnął nim obłęd, wywołując fontanny krwi. Jego śmiercionośne ruchy były zarazem oszczędne i efektywne. Trwało to aż do chwili, gdy ostatni ze strażników ciężko zraniony, mocno kulejąc pierzchnął z placu bojów w bezpieczne miejsce. Teraz jednak na ezja natarł sam wieri dzierżąc przerażający topór który przed chwilą wyciągnął z siodła swojego wierzchowca Ezio w ostatniej chwili wykonał gwałtowny unik przed śmiertelnym ciosem lecz uderzenie choć odbiło się od jego zbroi sprawiło że zatoczył się i upadł wypuszczając z rąk miecz w jednej chwili stanął nad nim Wieri, który z szybkim kopnięciem posłał miecz poza zasięg ręki Ezia i uniósł topór nad głową Zbierając resztki sił, Ezio wymierzył kopniaka w krocze Wierego, lecz ten zauważył go w porę i zdążył odskoczyć. Ezio wykorzystał tę chwilę, by stanąć na nogi, ale w tym samym momencie Wieri rzucił w niego toporem, który uderzył go w nadgarstek lewej ręki, wytrącając z niej sztylet i rając głęboko jej wierzch. Wieri wyciągnął swój własny miecz i sztylet. — Chcesz, by coś było zrobione dobrze? Zrób to sam! — westchnął. Czasami zastanawiam się, za co w ogóle płacę tej tak zwanej eskorcie. – Żegna, Ezio. I natarł na niego. Gdy topór rozciął rękę Ezja, nieznośne ciepło bólu rozlało się po jego ciele poczuł, że kręci mu się w głowie i że wszystko zalewa świetlista biel. Przypomniał sobie jednak, czego go nauczono i zupełnie zdał się na instynkt. Otrząsnął się i w momencie, gdy Vieri zamierzał się, by śmiertelnym ciosem uderzyć w pozornie nieuzbrojonego przeciwnika, Ezio napiął mięśnie prawej ręki, jednocześnie rozpościerając jej palce. Natychmiast rozległ się szczęk ukrytego mechanizmu i spod palców Ezja wystrzeliło ostrze z sztyletu. Nijaki na pozór kawałek metalu, lecz skrywający śmierdzonośny potencjał. Ezio ujrzał uniesione ramy Wieriego, które odsłaniało jego bok. Właśnie tam zatopił swój sztylet, który wśliznął się w ciało przeciwnika bez najmniejszych oporów. Wiery stał przez chwilę jak sparaliżowany, a potem wypuścił z rąk broń i upadł na kolana. Z pomiędzy jego żeber wypłynął wodospad krwi. Ezio złapał Wieriego, gdy ten zaczął spadać na ziemię. Nie masz zbyt wiele czasu, Wieri powiedział z naciskiem. Teraz ty masz okazję, by pojednać się z Bogiem. Powiedz, o czym rozprawialiście? Cóż takiego knujecie? Wieri odpowiedział mu ze słabym uśmiechem na ustach. Nigdy nas nie pokonacie, odrzekł. Nigdy nie uda się wam pokonać Pazich, co dopiero Rodriga Borgia. Ezio zdawał sobie sprawę, że jeszcze chwila, a będzie mówił do zwłok. Z jeszcze większym naciskiem i uporem zapytał. — Mów wieri. Czy mój ojciec dowiedział się o waszych zamiarach? Czy dlatego zabili go wasi ludzie? Lecz twarz Wieriego bladła. Chwycił Ezja mocno za rękę. Z kącika jego ust popłynęła stróżka krwi. Oczy stawały się coraz bardziej szkliste. Mimo to wysilił się na ironiczny uśmiech. — Ezjo, czego ty się spodziewasz? — Pełnej spowiedzi. Przykro mi, ale po prostu nie mam już czasu. Z trudem złapał powietrze i jeszcze więcej krwi wypłynęło mu z ust. Szkoda, naprawdę. W innym świecie moglibyśmy nawet być przyjaciółmi. Ezio poczuł, jak uścisk dłoni wierego słabnie. Wtedy wezbrał w nim ból rozciętej dłoni, a także pamięć o śmierci ojca i braci. Rozdarła go ślepa furia. — Przyjaciół mi! — krzyknął do martwego zwierzęgo, Przyjaciół mi, ty ścierwo! Powinienem porzucić twoje ciało na skraju drogi, żeby gniło tam, jak zdechły ptak. Nikomu cię nie będzie brakować. Żałuję, że nie cierpiałeś jeszcze dłużej. — Że... Ezio! — z jego pleców odezwał się zdecydowany, spokojny głos. — Wystarczy. Okaż mu choć trochę szacunku. Ezio powstał i gwałtownie odwrócił się do swojego wuja. — Szacunek? Po tym wszystkim nie myślisz wuju, że gdyby zwyciężył, to nie powiesiłby nas na pierwszym lepszym drzewie? Mario, choć poturbowany i cały w kurzu i krwi, stał niewzruszony, ale nie zwyciężył Ezio. Ty zaś nie jesteś taki jak on. Nie staraj się być podobnym do niego. Uklęknął przy ciele Wierego, wyciągnął dłoń w rękawicy i zamknął mu powieki. Niechaj śmierć sprowadzi na ciebie pokój, którego szukała twa biedna, gniewna dusza, rzekł. Requiescat in peace. Ezio przyglądał się temu w milczeniu. Gdy jego wuj powstał, zapytał go. Już po wszystkim? Nie, odrzekł Mario. Wciąż zaciekle się biją, ale szala przechyla się na naszą stronę. Roberto wspomógł nas swoimi ludźmi i to tylko kwestia czasu, przerwał na chwilę. Jestem pewny, że zmartwi cię wieść o śmierci orazja orazjo na chwilę przed śmiercią powiedział mi jak dzielny z ciebie wojownik ezio bądź wierny tej pochwale będę się starał powiedział przegryzając wargę mimo iż nie dotarło to do jego świadomości nauczył się kolejnego rozdziału życia muszę dołączyć do swoich ludzi ale najpierw mam coś dla ciebie Coś, co powie Ci więcej o Twoim wrogu. To list, który zabraliśmy jednemu z tutejszych księży, był adresowany do ojca Wierego, ale Franceska najwyraźniej już tu nie ma, Ezjowi dokument ze złamaną pieczęcią. Ten sam ksiądz dopilnuje pogrzebu. Każdy komuś z moich zająć się przygotowaniami. Muszę ci coś powiedzieć. Mario podniósł rękę. Później, kiedy skończymy, załatwiać tu nasze sprawy, po tym, jak pokrzyżowaliśmy im plany, nasi wrogowie nie będą mogli działać tak szybko, jak zamierzali. A we Florencji Lorenzo będzie stał czujniej na straży. Na ten czas mamy nad nimi przewagę przerwał. Muszę już wracać. Przeczytaj list Ezio, i zastanów się, co ono oznacza i zadbaj o rękę. Mario zniknął w jednej z uliczek. Ezio odszedł kilka kroków od ciała Wierego i usiadł pod drzewem, za którym wcześniej się chował. Tookoła twarzy martwego wroga zaczęły już latać muchy ezio otworzył list i zaczął czytać messer francesco zrobiłem tak jak sobie życzyłeś panie i rozmawiałem z twoim synem zgadzam się z twoją oceną ale tylko w części owszem wier jest arogancki i ma skłonność do działania bez namysłu ma też w zwyczaju traktować ludzi jak zabawki, jak figury na szachownicy, zrobione z drewna i kości słoniowej. Tyle właśnie oznacza dla niego ich życie. I owszem, wymierzane przez niego kary są w istocie okrutne. Doszły do mnie słuchy o trzech mężczyznach, którzy na jego rozkaz zostali haniebnie oszpeceni. Uważam wszelako, iż jego charakter nie jest, jak to panie ująłeś, nie do naprawienia. Przeciwnie, sądzę, że nie jest to nazbyt złożona kwestia. Chłopak szuka Twojej aprobaty, Panie. Pragnie Twej uwagi. Jego wybuchy to wynik poczucia zagubienia, to zaś jest konsekwencją niskiego mniemania o sobie. O Tobie, Panie, mówi czule i często, z czego przebija potrzeba zbliżenia się do Ciebie. Zatem jeśli jest głośny, nikczemny i zły, to dlatego, iż chce być zauważony. On pragnie być kochany. Jeśli uznasz za stosowne, panie, postępuj tak, jak to wynika z tego listu. Teraz jednak proszę, byśmy już nie ciągnęli naszej korespondencji. Gdyby twój syn odkrył naturę naszych dysput, w czasie się boję, co mogłoby mnie spotkać. W zaufaniu, ojciec Giokondo. Ezio po przeczytaniu listu siedział przez dłuższą chwilę i rozmyślał. Spojrzał na ciało Wierego. Przy go pasie znajdował się mały Pugilares, którego wcześniej nie zauważył. Podszedł za i zabrał go, po czym wrócił pod drzewo, by sprawdzić jego zawartość. W Pugilaresie znalazł mały portret kobiety. Kilka florenów w niedużej sakiewce, niewielki, nieużywany notatnik oraz starannie zwinięty kawałek welinu. Drżącymi dłońmi Ezio rozwinął welin i natychmiast rozpoznał, z czym ma do czynienia – w rękach trzymał kartę z kodeksu. Gdy słońce podniosło się wyżej, pojawiła się grupa mnichów z drewnianymi noszami, na których ułożyli ciało Wieriego, po czym wraz z nim odeszli. Gdy po raz kolejny wiosna zmieniła się w lato, a mimozy i azalie ustąpiły miejsca Liliom i Różom, do to Toskanii powrócił dziwny spokój. Ezio cieszył się, widząc, jak poprawia się stan matki, choć tragedia, którą niedawno przeżyła, tak zszargała jej nerwy, że zaczął odnosić wrażenie, iż być może nigdy nie będzie chciała opuścić za cisza klasztornych murów. Klaudia zaś zastanawiała się nad złożeniem pierwszych ślubów, które miały otworzyć jej drogę do nowicjatu. To akurat cieszyło go mniej. Wiedział jednak, że od urodzenia siostra była równie uparta jak on sam, i że wszelkie próby udaremnienia jej starań jeszcze bardziej wzmą jej determinację. Mario swój czas poświęcał trosce, by San Gimignano i przyległe do miasta tereny, kontrolowane obecnie przez starego drucha Roberta, teraz trzeźwego i nawróconego, nigdy już nie stanowiły zagrożenia, i by wyplenić stamtąd ostatnie ogniska oporu Pazich. Monte Regioni, znów było bezpieczne. Zwycięstwo uwieńczono uroczystościami, a kondotieri i Maria dostali zasłużone przepustki, które wykorzystali wedle swoich upodobań, spędzając czas z rodziną, pijąc albo zadając się z dziwkami, lecz nigdy nie zaniedbując treningu. Ich gękowie dbali, by broń zawsze była naostrzona, a zbroje bez śladu rdzy. Od północy zewnętrzne zagrożenie, jakie stanowiła Francja, było tymczasowo zawieszone. Ludwik IX był zajęty pozbywaniem się ostatnich angielskich najeźdźców i zmaganiem z problemami, jakich przysparzał mu książę Burgundii. Od południa Papież Syksus IV, potencjalny sojusznik Pazich, zbyt angażował się w załatwianie posad swoich krewnym i w nadzór nad budową nowej, wspaniałej kaplicy w Watykanie, by zajmować swoje myśli w się w sprawy Toskanii. Mario i Ezio odbyli sporo długich rozmów. Wiedzieli, że prawdziwe zagrożenie wcale nie minęło. – Muszę powiedzieć ci więcej o Rodrigu Borgi – mówił do bratanka Mario – Przyszedł na świat w Walencji, ale na studia prawnicze wyjechał do Bolonii. Nigdy już do Hiszpanii nie wrócił, bo tu mógł lepiej realizować swoje ambicje. Teraz jest wysoko postawionym członkiem kurii rzymskiej, ale jego zamiary sięgają o wiele wyżej. Jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w całej Europie. Ale to ktoś więcej, niż tylko przebiegły polityk w strukturach kościoła. Tu... Ściszył głos. Rodrigo to przywódca zakonu Templariuszy. Ezio poczuł, jak serce podchodzi mu do krtani. To wyjaśnia jego obecność podczas egzekucji ojca i braci. To on za tym stał. Owszem, a teraz już się nie zapomni, w szczególności, że to w dużej mierze dzięki tobie stracił zaplecze polityczne w Toskanii. Zna też twoje pochodzenie i świadom jest zagrożenia – jakie dla niego stanowisz musisz w pełni zdawać sobie sprawę ezio że gdy tylko nadarzy się okazja każe cię zabić a zatem muszę stawić mu czoła jeśli kiedykolwiek chcę być wolnym człowiekiem musimy o nim pamiętać lecz teraz mamy pilniejsze sprawy tu bliżej domu których nie ruszaliśmy już nazbyt długo chodźmy do mojego gabinetu udali się z ogrodu po którym spacerowali do pomieszczenia w zamku znajdującego się na końcu korytarza który prowadził między innymi do komnaty z mapami było to zaciszne miejsce ciemne choć nie ponure z rzędami książek ciągnącymi się wzdłuż ścian przypominające bardziej gabinet akademiko niż dowódcy wojskowego na półkach stały przedmioty wyglądające tak jakby pochodziły z Turcji lub Syrii oraz woluminy jak zorientował się Ezio po napisach na ich grzbietach w języku arabskim, zapytał o nie niewuja, usłyszał jednak wyjątkowo wymijającą odpowiedź. Mario podszedł do stojącej tam skrzyni, otworzył ją i wydobył z niej skórzaną torbę na dokumenty, z której wyciągnął plik papierów. Pośród nich znalazły się takie, które Ezio natychmiast rozpoznał. — Oto i spis nazwisk twojego ojca, mój chłopcze — choć nie powinienem już nazywać cię chłopcem. Wszak jesteś już mężczyzną i zaprawionym w boju wojownikiem. Dopisałem do niej nazwiska, które podałeś mi w Sangi Migano. Spojrzał na bratanka i wręczył mu dokument. Czas, byś zaczął czynić swoją powinność. Każdy z templariuszy z tej listy zginie od mojego ostrza, powiedział Ezio wyrzutym z emocji głosem. Gdy zobaczył na niej nazwisko Francesca Paziego, w jego oczach pojawił się błysk. Tak, od niego zacznę. Jest najgorszy z całego klanu, a swej nienawiści do naszych sprzymierzeńców, Medicich, posuwa się wręcz do fanatyzmu. Masz zupełną rację, zgodził się Mario. Rozumiem, że zaczniesz przygotowywać się, by wyruszyć do Florencji. To już postanowione. Dobrze. Musisz się jednak czegoś jeszcze nauczyć, by wiedza, jaką dysponujesz, była kompletna, chodź. Mario odwrócił się do regału i nacisnął ukryty przycisk, znajdujący się w jednym z jego boków. Regał, zawieszony na cichych zawiasach, obrócił się i odsłonił znajdującą się za nim kamienną ścianę, w której wyżłobiono kwadratowe otwory. W pięciu z nich coś umieszczono, reszta była pusta. Gdy Ezio to ujrzał, zaświeciły mu się oczy. Pięć otworów zawierało karty z kodeksu. Widzę, że to poznajesz, powiedział Mario. I wcale mnie to nie dziwi. W końcu tu znajduje się karta, którą zostawił ci ojciec i którą twojemu zdolnemu przyjacielowi z Florencji udało się odczytać. Te zaś odnalazł i przetłumaczył dziewani. — Te odzyskałem od Wierego, lecz jej treść wciąż pozostaje tajemnicą. Niestety masz rację. Nie jestem typem badacza jak twój ojciec, ale z każdą kolejną kartą, która tutaj się pojawia, i z pomocą ksiąg, które widziałeś w gabinecie, jestem coraz bliżej. Odkrycia tej tajemnicy spójrz. Widzisz, jak słowa przechodzą z jednej strony na drugą i jak łączą się ze sobą symbole? Ezio intensywnie się wpatrywał i zaczęło go napełniać upiorne uczucie przypominania sobie o czymś nieznanym. Jakby budził się w nim e, jakiś dziedziczny instynkt. Wydawało mu się, że dziwne litery na kartach kodeksu ożyły i że chcą wyjawić mu treść, jaka się za nimi kryje. Tak, tu pod napisami jest jakiś fragment obrazu? Wygląda jak mapa. Dziowaniemu, a później mnie, udało się rozszyfrować tekst na tyle, żeby stwierdzić, iż stanowi on swego rodzaju proroctwo. Ale czego ono dotyczy? Muszę się jeszcze dowiedzieć. Jest w nim coś o części Edenu. Zostało spisane wieki temu przez asasyna takiego jak my, najprawdopodobniej o imieniu Altair. Jest jeszcze coś. Pisze ono o czymś ukrytym pod ziemią, czymś tak samo potężnym jak i starym. To jednak musimy dopiero wyjaśnić. Oto karta Wiery'ego, powiedział Ezio. umieść ją w ścianie, wuju. Jeszcze nie. Zanim wyruszysz, skopiuję ją, a oryginał zabierzesz do swego genialnego przyjaciela we Florencji. Nie musi wiedzieć o tym, co tu widzisz. W samej taka wiedza mogłaby stać się dla niego zagrożeniem. Później Welin Wieriego dołączy do pozostałych, a my znów zbliżymy się o kolejny krok do rozwikłania tajemnicy. Co z kartami, których nie ma? Trzeba je odnaleźć, powiedział Mario. Lecz to niech cię teraz nie martwi. Wpierw musisz skupić się na wypełnieniu zobowiązania, którego się przed chwilą podjęłeś.